Minął już miesiąc nowego roku szkolnego. Dziś jesteśmy w szkole podstawowej numer 3, gdzie porozmawiamy z dyrektorką placówki, panią Agnieszką Lepisz. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa bardzo serdecznie w naszej placówce. Jak czuje się pani w nowej roli? Jest to dla mnie nowa rola, nowe wyzwanie. Stanowisko, które objęłam od 1 września, niesie za sobą wiele wyzwań. Jestem przede wszystkim odpowiedzialna za to, co dzieje się w szkole, za bezpieczeństwo uczniów, za to, co robią nauczyciele i pracownicy szkoły. Jest to dla mnie nowe wyzwanie, daje mi naprawdę wiele możliwości do działania, ale tak jak już mówiłam, też wiele obowiązków i odpowiedzialności, która na mnie w tej chwili spoczywa. Chciałabym przede wszystkim, aby dzieci w tej szkole czuły się dobrze i bezpiecznie, i wszyscy, żebyśmy tworzyli między sobą prawidłowe relacje, zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie. Tak jak powiedziałam, minął miesiąc, dopiero miesiąc nowego roku szkolnego, więc jesteśmy właściwie świeżo po wakacjach, czasie, w którym w szkołach zawsze są prowadzone jakieś porządki, remonty. Jak właśnie ten okres został wykorzystany w szkole podstawowej numer 3? W szkole podstawowej numer 3 okres wakacji był naprawdę bardzo pracowity. Została położona nowa podłoga w sali gimnastycznej. Zostały wymienione podłogi w klasach i na korytarzu w oddziałach przedszkolnych. Stworzony został nowy gabinet logopedy, wyposażony, wyremontowany. I w tej chwili kończymy pracę nad stworzeniem sieci komputerowej w szkole, która da nam możliwość z dotarciem z internetem do wszystkich pracowni i pomieszczeń administracyjnych. A czy właśnie teraz, jako dyrektorka tej placówki, dostrzega pani jakieś kolejne potrzeby, jakieś nakłady finansowe, inwestycje, które można by tutaj przeprowadzić? Kolejnymi inwestycjami, które na pewno będziemy musieli poczynić w najbliższym czasie, jest wymiana sieci elektrycznej tutaj w placówce. Szkoła podstawowa numer 2 w związku z reformą edukacji otrzymała budynek po dawnym gimnazjum. A jak państwo poradzili sobie z większą ilością roczników? Powiem tak, poprzednia pani dyrektor bardzo dobrze poradziła sobie z tym problemem. Zostały przystosowane nowe pomieszczenia. Dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym w tej chwili. I wszyscy chętni, którzy zgłosili chęć bycia w naszej placówce, zostali przyjęci do niej. Reforma edukacji, podstawa programowa nakłada dużo obowiązków zarówno na nauczycieli, jak i na uczniów. Jak sobie z tym radzić? Uważam, że właśnie i podstawy programowe są bardzo przeładowane. Dzieci są bardzo obciążone tym, co muszą opanować. W mojej szkole, w naszej tu szkole podstawowej numer 3, chciałabym, abyśmy przede wszystkim kładli nacisk na relacje, aby dzieci dostrzegały drugie dziecko, nauczyciele też, żeby dostrzegali problemy dzieci w tej szkole. Moją taką myślą przewodnią, moim hasłem jest hasło dzieciństwo to nie wyścigi. My dorośli musimy na chwilę zatrzymać się i po prostu zobaczyć, zauważyć tego małego człowieka i jego problemy, oczekiwania i potrzeby. Dziękuję bardzo. W takim razie pozostaje mi życzyć jak najbardziej udanego roku szkolnego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.